Od lat przyglądamy się trendom na styku biznesu i technologii. Dowiadujemy się od Gartnera, że hiperautomatyzacja jest nieunikniona i wszystko, co może być zautomatyzowane, zostanie zautomatyzowane na przestrzeni najbliższych kilku lat. Hiperautomatyzacja to również dobranie odpowiedniego zestawu narzędzi i technologii, a te poszukiwania nieuchronnie kierują nas w kierunku rozwiązań typu low-code, za pomocą których w przeciągu zaledwie 3 najbliższych lat powstanie 65% wszystkich aplikacji biznesowych. To, że będziemy stosować narzędzia low-code, jest już faktem. Warto zastanowić się po pierwsze, w jaki sposób z nich korzystać, aby nadążyć za wspomnianymi trendami. Po drugie, jak w procesie tak dynamicznych przemian cyfrowych poukładać współpracę biznesu oraz IT. Porozmawiajmy o tym wspólnie podczas Business Process Automation Summit 12 maja. Serdecznie zapraszam.